Izbo, mam pytanie do pana ministra, bo jest tutaj ten zapis, który budzi kontrowersje, że w zgromadzeniu nie mogą uczestniczyć osoby, których rozpoznanie z powodu ubioru, zakrycia twarzy, zmiany jej wyglądu nie jest możliwe, ale jest zapisane drugie zdanie, że zakaz nie dotyczy uczestników zgromadzenia, których mowa w artykule 7 ust. 2 punkt 3a. I tutaj czytamy, że chodzi tutaj o tych, którzy, o tą sytuację, kiedy informacje o planowanym udziale w zgromadzeniu osób, których rozpoznanie z powodu ubioru, zakrycia twarzy lub zmiany jej wyglądu nie będzie możliwe. Czyli de facto ja to odkodowuję tylko w jeden racjonalny sposób, że będzie to dotyczyło tylko sytuacji, w której organizator powie tak, to jest manifestacja, gdzie wszyscy będą mieli odkryte twarze i wtedy ktokolwiek spróbuje dojść do tej manifestacji zakrytymi twarzami będzie miał, no, narusza przepisy prawa. Ale z drugiej strony wystarczy, że wszyscy organizatorzy prewencyjnie zapiszą wniosek, że mogą być osoby, które mają zakryte twarze i będzie mieć przepis martwy, pusty, który będzie no, takim zaśmiecaniem prawa. Więc panie ministrze, chciałbym, żeby pan odpowiedział właśnie o tych intencjach, o przesłankach takiego zapisu i czy dobrze odkodowałem, że dotyczy to tylko tej jednej sytuacji, która jest hipotetycznie możliwa. Dziękuję bardzo.